Dzień dobry, drodzy kłekerze. Witajcie na trzecim treningu. Dzisiaj chciałbym, abyśmy spróbowali połączyć trochę oddziaływanie treningu pierwszego i drugiego, a to dlatego, że ćwiczenia, które na dzisiaj zaplanowałem, będą oddziaływały właśnie zarówno na siłę mięśni nóg i na siłę mięśni ramion. A że poranek jest dosyć rześki, to zaczynamy od razu od rozgrzewki. Jednym z najprostszych sposobów, aby szybko się rozgrzać, są jednoczesne krążenia ramion do przodu i do tyłu. Aby wygodnie było Ci wykonać to ćwiczenie, kije trzymaj w połowie długości. W czasie całego ćwiczenia staraj się utrzymywać ramiona wyprostowane w łokciach. W momencie, kiedy unosisz je w górę, staraj się, by łokcie znalazły się jak najbliżej głowy. Ćwiczeniem, które chciałbym, żebyśmy wykonali również dzisiaj w rozgrzewce, są krążenia w stawie kolanowym. Unieś nogę wysoko, tak by biodro i kolano zgięły się pod kątem prostym. Stopą zataczaj obszerne i dynamiczne kółka w prawą i w lewą stronę. Wykonaj ćwiczenie co najmniej po 15-20 sekund w każdą stronę. Kolejnym ćwiczeniem, które chciałbym, żeby pojawiło się na dzisiejszej rozgrzewce, są obszerne krążenia całego tułowia. Kije złap po końcach i zataczaj obszerne kręgi, sięgając ramionami od ziemi aż nad głowę. W ćwiczeniu staraj się zwrócić uwagę na to, jak zachowują się mięśnie brzucha. Idealnie będzie, jeśli do podanych ćwiczeń dołożysz jeszcze 2 lub 3 inne elementy rozgrzewkowe, a następnie ruszysz, maszerując swobodnie, również w tempie rozgrzewkowym. Dopiero po około 5-10 minutach zacznij przyspieszać. Moi drodzy, dzisiejsze ćwiczenia wzmacniające ćwiczymy w klucz boku wraz z grupą Nordic Walkerów, którzy się nazywają... Szabo! I za chwilę wykonamy 2 ćwiczenia. Jedno to będą przysiady sumo, a drugie to będzie ćwiczenie, które będzie się składało, które będzie już tym trzecim ćwiczeniem, z którego będzie się składało nasze wyzwanie kondycyjne, które już wkrótce pokonamy... Razem! Tak jest! Lecimy? Dobra. Ćwiczenia wzmacniające, które proponuję wykonać na dzisiejszym treningu, to przysiady sumo oraz spacer z pchnięciem z przysiadu. Ilość powtórzeń oczywiście dostosujcie do własnych indywidualnych możliwości. Sugerowana ilość powtórzeń to 10-15 w 2 seriach. W przysiadzie sumo zwróć uwagę na szeroko rozstawione nogi. Stopy ustaw pod kątem, tak by palce były skierowane na zewnątrz. I drugie ćwiczenie, które już będzie właśnie tym ćwiczeniem, które dokładamy jako trzecie do naszego wyzwania kondycyjnego. Musimy wykonać bez kiju, więc kije sobie odstawiamy. Już Wam pokazuję, jak wygląda. Dół, tył, tył, wzrót, wzrót, góra, w swoim tempie. Dobra, lecimy 15 przysiadów sumo, od razu. Raz. Można woda z kijami albo bez. 3. 4. Pięć. I lecimy na dół. Hop, 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 hop. Thank you.
4. Jeszcze 3. Jeszcze 2. Co tak cicho? 10. Jest! Brawo! Wyłączamy. Ćwiczenie rozciągające, które powinno się pojawić na dzisiejszym treningu, to rozciąganie przednich części mięśni uda. W tym celu przyciągnij jedną stopę mocno do pośladka. Idealnie, jeśli złapiesz za palce stóp i jednocześnie palce stóp też będziesz przyciągać do pośladka. Aby zwiększyć intensywność rozciągania po kilkunastu sekundach, odchyl udo do tyłu, jednocześnie wypychając biodra w przód. Na kijach zaprzyj się w taki sposób, by dolne końce były rozstawione szeroko, a pozwoli ci to utrzymać równowagę. Drugim ćwiczeniem rozciągającym, które wprowadzamy na dzisiejszym treningu, jest skłon. Stań w szerokim rozkroku, kije złap z tyłu za plecami i powoli zacznij się opuszczać jak najniżej możesz. Opuszczaj się tylko tak nisko, dopóki możesz utrzymać kolana wyprostowane. Jeśli czujesz, że kolana ci się zginają, zatrzymaj. Dopiero po chwili być może poczujesz, że rozciągnięcie postępuje i będzie można zwiększyć zakres rozciągania i obniżyć tułów jeszcze dalej. I ja bardzo wam dziękuję za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że się wam podobał. Koniecznie proszę napiszcie, jak wam poszło. Jeśli możecie, wysyłajcie zdjęcia. Znamy już wszystkie trzy elementy wyzwania kondycyjnego, więc wiemy, nad czym trzeba pracować. Jeśli tylko macie czas, to dołączajcie sobie te elementy w swoich indywidualnych treningach. Ćwiczcie również w domu, a wyzwanie kondycyjne, któremu stawimy czoło 21 maja, będzie tylko formalnością. Wiosna budzi się do życia, energia jest wokół nas, energia jest w nas. Bierzemy się ostro do pracy, widzimy się na kolejnym treningu. Do zobaczenia, cześć! Mamy żądło, mamy! I teraz trzeba krzyknąć, że razem, nie? Dzisiejsze ćwiczenia wzmacniające, ćwiczymy... Jeszcze raz. Czy macie dużo siły? Nie! Moi drodzy, oprócz tego, że chodzimy razem, wspólnie się bawimy i trenujemy, nasze codzienne zmagania mogą mieć jeszcze dodatkowy cel i akurat przed chwilą tutaj z Agatą udało nam się porozmawiać na temat świetnej akcji, która pozwala pomagać różnym instytucjach. Akurat w tym momencie najbardziej jest potrzebna pomoc dla uchodźców z Ukrainy. I jest aplikacja, którą możemy wspomóc i która dla nas nie będzie niczym trudnym, bo polega na tym, żeby chodzić, więc generalnie chyba nie powinno być to dla nas problemem. Agata, jakbyś mogła powiedzieć, co to jest za aplikacja, gdzie ją znajdziemy? Proszę bardzo. Kochani, aplikacja Movello to aplikacja, która motywuje wszystkich do aktywności. Aplikacja Movello to aplikacja, która wzbiera i wspiera działania charytatywne. Aplikacja Movello to aplikacja, która motywuje innych do ruchu. Instalujemy aplikację na swoim telefonie, chodzimy i uwaga, za każde 6000 kroków nasza złotóweczka idzie na przykład na posiłek dla uchodźców. Nic nie szkodzi, żeby zrobić 12000 kroków, 18000 kroków i za każdym razem swoje kroki możemy przekazać na charytatywny cel. Zapraszamy was wszystkich do wspólnej zabawy, do wspólnej aktywności i do wspierania naszych charytatywnych celów. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ale czy ty myślałaś, poczekaj, nie wyłączaj, czy ty myślałaś, żeby występować w reklamie? Nie. Nie? Ty to zrobiłaś naturalnie zupełnie? Tak. Bez przygotowania? Bez. Niesamowite. Chodź jeszcze, chodź Agatka, chodź, nie chowaj się. Chodź z telefonem. Chodź. Słuchajcie, wydaje mi się, że naprawdę jest świetny pomysł, bo to nas nic, absolutnie nie trzeba nic robić, tak? Bo tak jak mówiłaś, po prostu instalujemy i ona liczy nam kroki, tak jak liczą nam kroki telefony i zegarki. Mm-hmm. Także nawet nie musimy jej włączać przed wyruszeniem na trening, prawda? Tylko to się dzieje, czy nawet cały dzień ona nam pracuje, prawda? Zobaczcie, tutaj mam dzisiaj 9015 kroków, więc zaraz moje kroki będą przekazane na akcję, którą teraz wspieram. Ja akurat wspieram akcję Wydreptaj Posiłki dla Uchodźców i moje kroczki będą dzisiaj przekazane.
Działamy w tej akcji już od piątku. Bierze na razie udział 275 osób, więc liczymy na każdego z Was. I udało nam się na razie uzbierać 259 zł. Tyle przekazujemy. Super. Moi drodzy, myślę, że wspólnie jesteśmy w stanie zrobić w sumie trochę fajnych rzeczy też i dobrych dla innych. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była wielka, wielka przyjemność. Super działacie, chodźcie jak najwięcej. Słuchajcie, wbijamy do Kluczborka. Kto jeszcze nie był, to koniecznie. I jak tylko będziecie w Kluczborku, to ekipa Żądło na Was czeka, prawda? Zapraszamy serdecznie. Kluczbork na Puszczyźnie! Do zobaczenia.